No więc taka była, taki był początek fotografii. Koniec końców trzeba było się zabrać za coś poważnie. No i tak, Adam Bogucz był fotografikiem, a Ilja Kocki miał wykłady z historii sztuki. No więc wzięli mnie w obroty i kazali mi się uczyć fotografii. No i rzeczywiście uczyłam się przez lat 8. Słowo daję, albo 5, albo 8. Ciężka była sprawa. Dlaczego? Dlatego, że ja musiałam pracować 8 godzin. Później trzeba było w domu coś ugotować. Później trzeba było odpocząć troszeczkę, a później trzeba było ustawić ciemnie i robić, że tak powiem, w ciemni. Także się robiła godzina 1 w nocy. Kończyło się awanturą z mężem, który zawsze mi wyłączał korki. No więc była heca i dramat. No i trzeba było kupić aparat. No i wtedy z wielkim, że tak powiem, zaparciem została kupiona Exacta Varex. Trzechstronny aparat małopraskowy. Świetny ten aparat. No naszych śląskich naturalnie. I to była wielka praca i bardzo mi się udało. Specjalnie była robiona na konkurs warszawski. To chodziło o opracowanie biografii jakiegoś plastyka, ewentualnie grupy plastyka. To się nawet udało, bo widocznie się udało, bo dostałam pierwszą nagrodę w Warszawie, a to był konkurs warszawski. Warszawiacy sami sobie wykombinowali ten konkurs i myśleli, że otrzymają wszystkie pierwsze nagrody, a ja dostałam właściwie dwie. No więc mnie się zdaje, że tu chodzi o to, że ja doszłam do wniosku, że ich prace, tych plastyków, obrazują jak gdyby wewnętrzne i zewnętrzne przeżycia tego artysty. Będąc w Paryżu, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przed Paryżem na chodniku w wielkim słońcu stały nistego nizowego 3 czy 4 krowy. Robione z papier-maszy, jak się później okazało. Ponieważ krowy były bardzo ciekawe, więc je sfotografowałam, ale nie było, że tak powiem, odpowiedniego tematu do tego. I dopiero po latach zebrał się temat, właśnie to rozmowa plastyków. No widocznie było mi potrzebne, żeby coś powiedzieć na jakiś temat w sposób taki od siebie, że tak powiem. Więc dlatego to wszystko przybierało inne formy. Ale chodziło mi o treść, żeby było. Trudno było opisać albo sfotografować jednym zdjęciem, skoro ci trzej panowie byli w Katowicach, a krowa była w Paryżu. Andrzej Urbanow w tym czasie był studentem Akademii. Chorował na obrazy w czerni. Nie malował innymi farbami, tylko czarnymi. Była historia. Była wtedy niedziela, pamiętam. Śliczny upał. No i wybraliśmy się z moimi kuzynami i koleżanką na chałupy, żeby sfotografować od razu akt. Modelka miała nam pozować. No i rzeczywiście, kiedy byliśmy pełni zabawu i fotografowania tej modelki, oglądaliśmy się za każdym razem, czy broń Boże ktoś nas nie widzi, to może być jakaś wpadka. W tym nistego nizowego zaczęła grać orkiestra górnicza w Siemianowickiej kopalni węgla. No więc mieliśmy wtedy rzeczywiście zdziwione miny.
Bo wtedy jeździło się do Warszawy, były te zebrania, wybory, prezydium. W każdym razie człowiek zwiedzało się przy sposobności galerie i zachęty. I ten wyjazd do Warszawy był taki zapładniający. Człowiek się stykał od razu z najbardziej nowoczesnymi tendencjami w fotografii.